Cześć, z tej strony Misteriadzio i witam Was w serii Photoshop na start, czyli lekcjach Photoshopa dla początkujących. Punktem przewodnim, takim punktem docelowym tego kursu będzie stworzenie na tzw. miniatury na YouTube'a. Będzie to obrazek, którego proces tworzenia pozwoli na pokazanie i naukę większości funkcji Photoshopa. Przykładowa miniaturka będzie dla fikcyjnego kanału o tematyce gamingowej, konkretnie Counter-Strike Global Offensive, czyli CSGO. A zatem bez zbędnych słów zapraszam Was na drugą lekcję Photoshopa, na której wejdziemy w temat warstw. Ok, zaczynamy. Rozmiar miniatury na YouTube powinien wynosić 1920x1080 pikseli. Zgadza się to z zalecaną przez nich proporcją 16:9. Minimalne wymiary mogą być 1280x720, ale chciałbym, żeby ten obrazek naprawdę dobrze się prezentował w pełnym rozmiarze. Dlatego tworzymy nowy dokument. Wpisujemy 1920 jako szerokość i 1080 jako wysokość. Jednostką są piksele, rozdzielczość ustawiamy na 72 ppi, tryb RGB 8 bit, tło standardowo białe, klikamy Create i widzimy nasz dokument. Po lewej stronie mamy pasek rozmaitych narzędzi, po prawej panele. Część z tych paneli jest rozwinięta, część w formie ikon, które dopiero po kliknięciu otwierają dany panel. Wszystko to można regulować poprzez kliknięcie na ikonce i przyciągnięciu jej na pożądane miejsce. Działa to również w drugą stronę, kiedy chcemy zwinąć panel do przycisku. Wtedy chwytamy za daną zakładkę i przeciągamy na pasek ikonek. Same paski również można sobie przestawiać w zależności od upodobań i przyzwyczajeń. Przystąpmy zatem do działania. Po prawej stronie na dole mamy panel warstw. Znajduje się tu zakładka warstw, kanałów i ścieżek. Warstwy w Photoshopie są ułożone w kolejności rosnącej, tak jak gdybyśmy patrzyli na nie z góry. W niektórych innych programach ułożenie to jest odwrotne. Same warstwy, jak sama nazwa wskazuje, są obszarami zawierającymi jakieś elementy. Przykładowo, mamy obrazek, który dla obserwatora prezentuje się tak, jak to widzicie. Jednak gdybyśmy mogli zobaczyć jego warstwy, to składa się on z trzech warstw. W tym przykładzie każdy z nich zawiera rysunek jakiejś figury geometrycznej. Gdyby zamienić ich kolejność, naszym oczom ukaże się już nieco inny widok, w zależności od kolejności warstw. W nowym dokumencie Photoshop automatycznie generuje jedną warstwę w ustalonym w czasie tworzenia kolorze i nazywa ją background, czyli tło. Wyjątkiem jest, kiedy ustalimy tło jako przeźroczyste. Wtedy program automatycznie utworzy jedną warstwę pustą o nazwie Layer 1, czyli warstwa 1. W Photoshopie przeźroczystość jest sygnalizowana biało-szarą szachownicą, jeśli nie znajduje się pod nią nic innego. Trzeba zauważyć, że warstwa background na panelu po prawej stronie ma symbol kłódki. Jest on niezakolorowany, a to oznacza, że jest ona tylko częściowo zablokowana. Można na niej rysować i robić inne operacje, ale nie można jej przesuwać. Można ją nawet usunąć, ale tylko wtedy, kiedy istnieją jakieś inne warstwy w dokumencie. Ikona usunięcia, która wygląda jak śmietnik, znajduje się w dolnym prawym rogu poniżej panelu. Zaraz obok śmietnika znajduje się ikona w kształcie kwadratu z plusem. Służy ona do tworzenia nowych, pustych warstw. Klikamy ją i w ten sposób stworzyliśmy pierwszą pustą warstwę. Załóżmy, że to ona będzie naszym faktycznym tłem. Chcemy na początku, żeby było to jednolite tło w kolorze morskim, taki ciemnawy, niebiesko-zielony. Wybieramy u góry opcję Edit, czyli edytuj, następnie Fill, czyli wypełnij i w rubryce Contents, czyli zawartość, wybieramy kolor. To otwiera okienko wyboru koloru. Widzimy duży kwadrat w odcieniach jednego koloru i zaraz obok niego pionowy pasek wszystkich barw. To właśnie na tym pasku wybieramy główny kolor, a dopiero w dużym kwadracie jego konkretny odcień. Czasami zdarza się, że ktoś nam podaje konkretne kolory, albo to my chcemy komuś przekazać dokładnie, jaki kolor użyliśmy. Wtedy wystarczy odczytać lub wpisać odpowiednie wartości w okienkach po prawej. Ale nie wszędzie. Jeśli ktoś nam podaje informacje o kolorze w trybie RGB, to wpisujemy te dane tylko przy okienkach z opisem RGB. Dla HSB, LAB i CMYK podobnie. W miarę wpisywania reszta okienek się do nich dopasuje. Często używanym sposobem przekazywania informacji o kolorze jest kod HEX. I tutaj znajduje się on w okienku opisanym znakiem krzyżyka, hash.
Mój kolor morski ma numer 004959. Wpisujemy ten numer w rubryce koloru Hex i klikamy OK. A potem OK w poprzednim panelu, by potwierdzić wybór. Dokument zmienił kolor na ten wybrany przez nas. Warstwom można nadawać własne nazwy, co ułatwia niepogubienie się przy większych projektach, gdzie mamy dużo więcej różnych warstw. Klikamy dwukrotnie na nazwie Layer 1 w panelu warstw i wpisujemy na przykład tło morskie, po czym klikamy Enter. Utwórzmy jeszcze jedną warstwę, ale z innym kolorem, na przykład o numerze Hex 00323D. I nazwijmy ją tło morskie ciemne. Wszystko fajnie, pięknie, ale ta warstwa zakryła nam kompletnie poprzednią. Trzeba to zmienić. Mając aktywną warstwę tło morskie ciemne, rozpoznajemy to po podświetleniu na liście warstw. Możemy ją trochę przeskalować. Na ekranie zapewne widzicie obwódkę z 8 białymi kwadracikami. Służą one do skalowania obiektu. Chwytamy myszką za środkowy prawy kwadracik i przeciągamy w lewo. Jak widzimy, cały obiekt zmniejszył nam się proporcjonalnie, czyli pomniejszył. To oczywiście przydaje się w wielu przypadkach, ale mi akurat chodziło o inne skalowanie. Chodziło mi tylko o przeskalowanie w poziomie, w szerokości. Musimy więc cofnąć się i zrobić to tak jak trzeba. Naciskamy skrót Ctrl-Z i wracamy do punktu wcześniejszego. Ten skrót cofa nam nasze akcje. Nie możemy się jednak cofać w nieskończoność. Ilość kroków, na ile możemy się cofnąć, możemy ustalić w ustawieniach programu i zaraz Wam to pokażę. Dokończymy tylko nasze skalowanie. Żeby przeskalować tylko w jednej osi, musimy do naszego przeciągnięcia użyć klawisza Shift. Łapiemy biały kwadracik, przyciskamy Shift i trzymając go przeciągamy myszkę w lewą stronę. Mniej więcej na tyle, na ile pokazuję tutaj. Innym sposobem skalowania jest też skalowanie lustrzane lub symetryczne. Działa ono tak jak to z Shiftem, tylko zamiast Shifta używamy dwóch klawiszy Alt i Shift. Alt służy do wskazania, że środkiem symetrii będzie środek obiektu. Przeskalujemy naszą warstwę, tym razem w pionie. Chwytamy za górny lub dolny środkowy kwadracik, przytrzymujemy Alt i Shift i przeciągamy. Przy okazji podpowiem, że nie jesteśmy zdani na środek, który nam pokazuje Photoshop. Możemy go sobie przesunąć w wybrane miejsce i wtedy program będzie skalował z Altem, biorąc jako środek skalowania ten wskazany przez nas. Ostatnią rzeczą, którą chcę zrobić jeszcze z tą warstwą i z tym prostokątem, jest jego lekkie obrócenie. Zapewne zauważyliście, że zbliżając kursor myszki do prostokąta pojawia się Wam taki rodzaj strzałeczki. Nie pojawia się zawsze w ten sam sposób, tylko kiedy jesteśmy w trybie deformacji obiektu. Pokazuje się on wszędzie na zewnątrz obiektu. Tryb ten rozpoznajemy właśnie, kiedy widzimy też tą obwódkę z białymi kwadracikami i dodatkowo u góry mamy menu tej deformacji, które po lewej ma znak anuluj i zatwierdź. Jeśli teraz klikniemy zatwierdź, powrócimy do trybu normalnego. I żeby zobaczyć te strzałki, musimy przybliżyć kursor myszki do obwódki na mniejszą odległość. Zbliżamy więc nasz kursor, by zobaczyć strzałki obracania. Klikamy myszką i trzymając przeciągamy w wybraną stronę. Jak widzimy po górnym menu ze znakami anuluj i zatwierdź, automatycznie przeszliśmy ponownie do menu deformacji. Możemy więc dowolnie obracać nasz obiekt względem środka. Możemy też obracać o wartości co 15 stopni. Wystarczy w czasie obracania trzymać wciśnięty klawisz Shift. Po wykonaniu obrócenia zatwierdzamy naszą operację klikając znak zatwierdź. Żeby wygodnie zobaczyć aktualny efekt naszej pracy bez widocznych ramek obiektów, możemy przycisnąć skrót Ctrl-H. Potocznie nazywa się je kontrolkami, bo pozwalają kontrolować położenie obiektu. Żeby je widzieć, wystarczy ponownie wcisnąć ten sam skrót, czyli Ctrl-H. Teraz na chwilę wrócę do ustawień cofania naszych operacji. W górnym menu Edit, na samym dole listy jest opcja Preferencje lub Ustawienia. W którymś odcinku omówię ją dokładniej. Teraz musimy wejść w sekcję Performance, czyli Wydajność i tam po prawej stronie mamy trzy opcje dotyczące cofania. Pierwsza odpowiada za całkowitą liczbę możliwych cofnięć. U mnie jest to 50. Druga to liczba cofnięć, które system będzie miał w pamięci podręcznej, dzięki czemu może takie cofnięcie zrealizować szybciej.
Ostatnia to wielkość bloku pamięci podręcznej. Ustawienia te zależą w dużej mierze od tego, czy zamierzacie cofać się na dużo wstecz i jak szybki sprzęt posiadacie oraz z jak dużą pamięcią. Myślę, że przy słabszych systemach nie ma potrzeby ustawiać pierwszej opcji na więcej niż 20-30. Tym bardziej, że techniki, których chcę Was nauczyć, są w większości tak zwanymi technikami nieinwazyjnymi, dzięki czemu wycofanie się z jakiejś operacji nie zawsze będzie wymagało użycia skrótu Ctrl-Z. Wróćmy jednak do dokumentu. W kolejnym kroku zduplikujemy nasz obrócony kwadrat i umieścimy go w innym miejscu. W tym celu klikamy na nim. Powinien on nam się podświetlić również na panelu warstw. Przyciskamy Ctrl-J i mamy nową warstwę identyczną z warstwą tło morskie ciemne. Innym sposobem jest wybranie tej warstwy i zamiast skrótu klawiszy klikamy prawym klawiszem myszy na jego nazwie w panelu. Na wyświetlonej liście znajduje się opcja Duplicate Layer, czyli zduplikuj warstwę. Wybranie jej da nam ten sam efekt, jednak polecam skróty klawiszowe, ponieważ pozwalają one znacząco przyspieszyć naszą pracę. Teraz chwytamy za ten obiekt i przeciągamy go w inne miejsce. Trzeba zauważyć, że wszystko to robimy, kiedy na pasku narzędzi po lewej stronie mamy wybrane narzędzie Move Tool, taki krzyżyk ze strzałkami kierunków. Co więcej, jeśli teraz klikniemy na nasz prostokąt po lewej, to automatycznie zostanie on wybrany i zaznaczony jako aktywny. Wszystko to dlatego, że u góry mamy zaznaczoną opcję Auto Select, automatyczny wybór. Jeśli ją wyłączymy, to klikanie na inne obiekty nie da żadnego efektu. Program nie wybierze ich automatycznie. Kiedy ją włączymy, możemy swobodnie zmieniać aktywne wybory obiektów. To samo dotyczy grup. U góry, obok tej opcji, możemy właśnie wybrać, czy autoselekcja działa na layers, czyli warstwy, czy grupy warstw. Jak to działa? Utwórzmy jeszcze jedną kopię naszego prostokąta i umieśćmy ją na środku dokumentu. Wybieramy warstwę, klikamy Ctrl-J i przesuwamy ją na środek. W panelu warstw widzimy trzy tła morskie. Klikamy ten najniżej i trzymając Shift klikamy na środkowy. Klawisz Shift pozwala nam zaznaczać na liście elementy znajdujące się pomiędzy pierwszym i ostatnim wybranym. Kliknijmy jeszcze raz dowolną inną warstwę lub szare tło poza naszym dokumentem i ponownie wybierzmy najniżej położone tło morskie. Trzymając Shift kliknijmy teraz najwyżej położone tło morskie. Jak widzimy, wybraliśmy wszystko pomiędzy pierwszą i ostatnią zaznaczoną warstwą. Jeszcze raz kliknijmy na szare tło poza dokumentem, by wyzerować nasz wybór. Kliknijmy jak wcześniej najniższy prostokąt, a teraz, trzymając tym razem Ctrl, wybierzmy ten najwyższy. Jak widzimy, dokonaliśmy wyboru tylko wskazanych przez nas warstw. To się nazywa wybór selektywny. Ponownie reset wyboru poprzez kliknięcie na szarym tle. Wybieramy tło morskie ciemne i tło morskie ciemne copy. W tym przypadku leżących na liście obok siebie warstw nie ma znaczenia, czy użyjecie do tego Shift czy Ctrl. Teraz klikamy prawym klawiszem myszki na nazwie jednego z nich i wybieramy opcję Group from Layers, czyli grupa z warstw. Możemy teraz nadać własną nazwę nowej grupie, ustalić jej kolor na liście i tryb mieszania oraz przeźroczystość. Na razie zajmiemy się tylko nazwą. Nazwiemy ją Morskie Paski. OK. W panelu warstw pojawił się folder Grupa o nazwie Morskie Paski. Możemy ją rozwinąć klikając na znaku większości. Wewnątrz zobaczymy wybrane przez nas wcześniej warstwy. Jeśli na dokumencie klikniemy najpierw jedną, potem drugą, a następnie trzecią warstwę, to zobaczymy, że w sumie nic się nie zmieniło. Wystarczy jednak, że u góry, obok autoselekcji, wybierzemy grup, aby zobaczyć różnicę. Klikając na lewy lub prawy prostokąt i przesuwając go, zobaczymy, że przesuwa się cała grupa złożona z tych dwóch warstw. Przydaje się to do manipulowania grupą elementów, które nie chcemy, by nam się przemieściły osobno lub by ich tryby mieszania zmieniły efekt działania. Jest jeszcze kilka innych powodów, ale będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. Grupy podlegają tym samym technikom co warstwy.
Można je na przykład duplikować, skalować i obracać. Czasami będziemy chcieli z nich zrezygnować bez likwidacji warstw, które zawierają. Należy je wtedy rozgrupować. Klikamy prawym klawiszem myszki na nazwie Morskie Paski i wybieramy Ungroup Layers. Rozgrupuj warstwy. W ten sposób wracamy do stanu poprzedniego. Nie tylko grupy pozwalają na trzymanie razem warstw. Czasami nie chcemy tworzyć grup, a jednocześnie chcemy, by warstwy były ze sobą sztywno powiązane. Uzyskujemy to przez opcję Link. Wybieramy warstwy, które chcemy zlinkować. Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie jednej z nich i wybieramy Link. Analogicznie, kiedy chcemy anulować nasze zlinkowanie, wybieramy opcję Unlink. Link różni się tym od grupy, że efekt zastosowany na grupę działa natychmiast na wszystkie jej warstwy. Natomiast w linku nie mamy możliwości nałożenia jednego efektu od razu na wszystkie jego elementy. Jednak w wielu przypadkach nie potrzebujemy ani grup, ani linków. Wystarczy nam zamienić, scalić kilka warstw w jedną. Służy do tego opcja Merge Layers. Połącz scal warstwy. Zaznaczamy pierwszą warstwę i z klawiszem Shift ostatnią z serii Morskie Tło. Klikamy prawym klawiszem myszy na jednej z ich nazw i wybieramy Merge Layers. Jak widzimy, pozostała nam tylko jedna warstwa. Poprawię tylko jeszcze jej nazwę, ponieważ przy łączeniu warstw Photoshop automatycznie nadaje nowej warstwie nazwę ostatniej zaznaczonej. Klikam dwukrotnie na nazwie warstwy i zmieniam ją na Tło Paski. Ostatnią rzeczą w temacie samych warstw jest w zasadzie ich organizacja w czasie pracy. Warto nadawać im jasne, czytelne nazwy, ale pomocne przydaje się też ustalanie ich kolorów. Robimy to przez kliknięcie prawym klawiszem na nazwie danej warstwy i w dolnej części wybranie któregoś z kolorów, na przykład blue. W toku tworzenia przydaje się czasem ich blokowanie, by na przykład przy zaznaczaniu bądź przemieszczaniu nie uległy one zmianom. Robimy to klikając na ikonę kłódki powyżej listy warstw. Od tego momentu dana warstwa zostaje całkowicie zablokowana. Dla organizacji nadam jeszcze kolor niebieski warstwie tło morskie i myślę, że początkowe zapoznanie się z tematem warstw można uznać za zakończone. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zapraszam do polubienia filmu, zasubskrybowania kanału, polecenia go innym. Szczególnie zachęcam do komentowania. W następnym odcinku zapoznamy się z prostym zaznaczaniem, gradientami i zaczepimy o style i kilka innych rzeczy. No cóż, bez zbędnego przedłużania zapraszam ponownie i pozdrawiam serdecznie.